Miasto Żory realizuje jako jeden z dwóch partnerów program, który się nazywa Śląskie Sprawni, skierowany do osób niepełnosprawnych, takich osób niepełnosprawnych, które nie posiadają na dzień dzisiejszy pracy i których szanse na pracę są znikome. Głównym realizatorem tego programu jest Urząd Marszałkowski, Wydział Europejskich Funduszy Społecznych. My w efekcie konkursu jako gmina miejska Żory, jako powiat grodzki, jesteśmy jednym z dwóch realizatorów tego programu. Drugim realizatorem jest powiat zawierciański jako powiat ziemski. Program będzie realizowany przez 22 miesiące. W zasadzie już się rozpoczął, bo rozpoczął się od 1 września tego roku. Kończy się w czerwcu 2015 roku. W tym programie weźmie udział 25 osób niepełnosprawnych z każdym stopniem niepełnosprawności, czyli ze znacznym, z umiarkowanym i z lekkim, z czego 5 osób to muszą być osoby z stopniem niepełnosprawności, który dotyczy upośledzenia umysłowego albo też choroby psychicznej. Co do osób, które zostaną do tego programu zakwalifikowane, aktualnie trwa w tym zakresie rekrutacja. Zakładamy, że w miesiącu październiku tą rekrutację zakończymy, więc jeżeli jest ktoś, kto jeszcze o tym nie wiedział, nie przeczytał informacji w kurierze, w nowinach, w Dzienniku Zachodnim, to serdecznie zapraszamy do Zakładu Aktywności Zawodowej na ulicę Bażancią 40 w godzinach od 8 do 15, żeby się zgłosić do tego programu. Uważamy, że jest to pewna szansa na to, żeby powrócić czy znaleźć się na rynku pracy w takim sensie pozytywnym, czyli znaleźć zatrudnienie i przejść przez pewien proces rehabilitacji tak zawodowej, jak i społecznej. Beneficjenci ostateczni projektu zrekrutowani w naszym powiecie żorskim będą brali udział w cyklu szkoleń, które mają na celu przystosować te osoby do podjęcia zatrudnienia na naszym wolnym żorskim rynku pracy. Szkolenia, które mamy dla tych osób przygotowane, to jest taki cykl sześciu szkoleń, które będą wybierane w stosunku do tych osób po przejściu przez nich doradztwa zawodowego. Będą to pomocnicy kucharzy, pracownicy utrzymania terenów zielonych, pracownicy utrzymania czystości, osoby do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, portierzy, pracownicy administracyjno-biurowi w pięknej aurze. O tym rozmawiamy. Te osoby oprócz tego, że przejdą szkolenia, będą miały możliwość korzystać z pomocy doradcy zawodowego, pomocy psychologa, terapeuty, rehabilitanta, ale przez cały cykl szkoleń będą miały też możliwość korzystać z pomocy takich dwóch specjalistów. To będzie asystent zawodowy, który będzie tym osobom pomagał w stażach i praktykach, które będą się odbywały pod koniec tego cyklu szkoleń, czyli gdzieś w czerwcu 2015 planujemy zamknąć, ale od stycznia będą brali udział w praktykach i stażach. Dodatkowo to będzie pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, która to osoba będzie miała na celu wspomóc osoby niepełnosprawne generalnie w znalezieniu się na rynku, tak? W znalezieniu się w samych instytucjach miejskich, które będą tutaj nam pomagały w toku tego projektu. No i to tak pokrótce, jest przewidziana bardzo duża ilość godzin szkoleniowych dla tych osób. Chcemy, żeby te osoby, oprócz tego, że wyuczą się stricte zawodu, który mamy nadzieję w przyszłości pomoże im znaleźć zatrudnienie, ale chcemy też, jeżeli będzie taka konieczność, żeby te osoby przeszły rehabilitację zawodową. Tutaj w Zakładzie Aktywności Zawodowej ta rehabilitacja będzie dla nich realizowana, oczywiście po konsultacjach z lekarzem, tak, specjalistą w tym zakresie. No i co, liczymy na to, że wszyscy razem gdzieś tutaj wspólnie poradzimy sobie na tyle, żeby te osoby bez obaw, łącznie z członkami rodzin, które będą brały udział w projekcie, mogli przejść przez cały projekt i w efekcie czego znaleźć zatrudnienie, na co wszyscy ogromnie liczymy.